Cześć, ja jestem Rodoty, a przed Wami kolejna gierka na kanale. Tym razem coś z rodzaju free-to-playów, za darmo. Kilka lat temu słyszałem o małym projekcie nazwanym Counter-Strike 2D. Tak, znany CS, ale w formie dwuwymiarowej, z góry. Pamięć o tym projekcie gdzieś na przestrzeni lat ulotniła się... Z mojego mózgu, a pomysł zobaczenia, co ta gierka oferuje, powrócił kiedy CS2D pojawił się na Steamie całkiem niedawno. Stwierdziłem, że spróbuję do tego. do tej produkcji na chwilę podejść i zobaczyć z czym to się je? CSa w 2D. Jeżeli chodzi o samą CSGO, czy powiedzmy Counter-Strike'a, mój skill jest gdzieś na poziomie e, papieru, bo do drewna to jeszcze mi naprawdę dużo brakuje. Nawet do Silvera się nie kwalifikuje, bo moje konto w sensie chyba nawet żadnej rangi nie ma. Ale dwuwymiarową wariację postanowiłem sobie ogarnąć. Zachęciły mnie przede wszystkim oceny Steamowe, czyli to co mówi po prostu community, co mówi społeczność, co mówią użytkownicy, czy warto zagrać, czy nie warto. To mnie zachęciło bo blisko 1000 ocen dla tej gierki, z czego kilkaset w ciągu ostatnich dni oraz 92% to były oceny pozytywne, jak na taki dwuwymiarowy projekt CS-a, wydaje mi się, że to całkiem niezły sukces. Liczba graczy według Steam Charts w momencie robienia materiału to około 500, a maksymalna ilość w ciągu 24 godzin to blisko 1000, czyli... Źle raczej nie jest, ale uwaga: gra odpala się w tak zbierdzielonej formie, że ktoś z Was może wywalić komputer przez okno. Najpierw gra odpala się w rozdzielczości chyba 320 na 280 w takim malutkim mini-mini okienku, gdzie nawet wszystko się na siebie nakłada. Ta gra się tak odpala. Potem okazuje się, że w opcjach mamy włączony tryb dla graczy leworęcznych, gdzie chyba 90% osób używa raczej prawej ręki na myszce, prawda? Potem okazuje się, że skalowanie interfejsu. Nie działa w menu, a z alt tabowanie z pełnego ekranu, czy powiedzmy minimalizacja gry wysadza karnę graficzną w powietrze, powodując po prostu black screena, którego innym sposobem niż restart nie da się pominąć. No To może odpalimy sobie tą grę w oknie? No nie, dalej dupa. Dalej jedyną opcją powrotu jest restart całego kompa. Przynajmniej. W moim przypadku. Jeżeli ktoś będzie miał takie spierdzielone problemy, to wystarczy w folderze z grą odpalić launcher, by nadpisać sobie ustawienia i jednak odpalić ją w oknie. Chociaż i tu jest problem, bo celując z przeciwnika na krańcu ekranu, możemy przez przypadek kliknąć na pulpit. Nie wiem, czy inni mają też takie problemy z full screenem, w tej grze. Czy tylko ja? Nieistotne. Jeżeli chodzi o to, czy. powiedzmy poprawnie przeniesiono broń, używane tradycyjnie w całej do wersji dwuwymiarowej. Nigdy mega skillowcem w się nie byłem, ale zdaje mi się, że rozrzut tych broni, ich obrażenia, celność autorzy starali się w dość wierny sposób przenieść strój wymiarowej formy, oczywiście nie muszę mówić, że wszystkie dźwięki, głosy, oprawę audio sensa też tutaj umieszczono, chociaż dość śmieszkowo wypadły tutaj snajperki. No bo jak przenieść snajpienie do gry 2D? Pod prawym klawiszem myszy, mając snajperkę, mamy takiego zuma, Ale trochę dziwnego. Na ekranie pojawia się okrąg z celownikiem i wskazówka mm, pokazująca coś tam obrażenia plus plus. Chyba rozwiązano to właśnie w taki sposób, że nawet jak mamy typa w kamizelce i mającego 100% hapsa, to porobimy go na strzała właśnie w ten sposób. No ale jednak 80% ekranu mamy właśnie zasłonięte. I tak powinno być w prawdziwości, a nie że snajpy w counter Strike'u to takie w sumie strzelby, prawda? Pierwsze wrażenie. Po wejściu do przeglądarki serwerów było całkiem spoko. Wow, w to ktoś gra, naprawdę tyle serwerów, pełnych, po 32 osoby na serwer, najlepiej w historii wszystkiego. Lista zapełnia się w kilka sekund, nie jestem myślę, o ja pierdyle, naprawdę tyle graczy, ale to nie jest do końca prawda. Z jednej strony, tak, gra ma setki graczy online, ale na 3. Na cztery serwery, powiedzmy. Resztę zapełniają y, sloty, po prostu boty, które automatycznie wypełniają serwer. Jeżeli ktoś dołączy, jeden bot dostaje kika i po prostu na jego miejsce wchodzi gracz. Były takie, y, powiedzmy, miejsca, gdzie gracze stanowili full, faktycznie cały serwer, tak? 32 na 32 dobrej gracze. Ale nie było ich aż tak bardzo dużo, więc część tych slotów po prostu zajmują boty. Czy z racji darmowości CS2D ma jakieś... Mmm, powiedzmy mikropłatności, jakieś rzeczy, które można tutaj kupić, albo Pay to winy, lub inne wynalazki rodem z gier Electronic Arts nie. Właśnie nie. Nie znalazłem nic, co można by tutaj kupić. Może dlatego, że gra w dużej mierze bazuje właśnie na się używa tych samych dźwięków i może gdzieś tam prawnie wiecie, no coś w tym stylu nie może na siebie zarabiać. Cholera wie, ja tutaj żadnych opcji mikropłatności nie znalazłem. Co fajne, mamy różne serwery na różnych trybach i gra zdaje się być w pełni otwarta na mody. Parę razy dołączyłem do serwerów, na przykład Zombie, gdzie jedni gracze starają się przeżyć kupując ekwipunek i dobierając Rozsiany po mapie, jakieś inne przedmioty, amunicje i tak dalej. Część graczy wciela się w zombie i mają za zadanie zagryźć broniących się. Kiedy zostaniemy zagryzieni, stajemy się jednym z zombiaków. Innym razem dołączyłem do rzucania się śnieżkami, albo do trybu w stylu Last Man Standing, czy powiedzmy Król wzgórza, coś w tym stylu, gdzie gracz respi się w małej chacie, gdzie ma parę broni, ale by pokonać resztę musi zbierać broń z pokonanych przeciwników. To czy chcemy grać na rozpierduch. Czy dla zabawy na zmodowanych serwerach, czy na faktycznej taktyce RODEM z CS-a, i tak dalej, tylko wiecie, w takim dwuwymiarowym sensie, dwuwymiarowym skillu. to wszystko zależy od tego, właśnie na jaki serwer sobie wbijemy. Dobijając do 32-slotowego na The Dust 2 raczej będzie po prostu rozbierducha. Za to serwery, na przykład 12-osobowe, mają aktywną tak zwaną głę. Czasami mają, czasami nie mają. Jeżeli przeciwnik nie jest w naszym polu widzenia, to nie jest widoczne. Wtedy liczy się taktyka, faktyczne zgranie drużyny, smoki, flasze i tak dalej, te wszystkie izakowe. Yy, taktyki z CSa też mogą delikatnie mieć tutaj zastosowanie w dwuwymiarowej formie, oczywiście, ale jednak są to ludzie, którzy w CS2D yy, mają skila. To brzmi śmieszkowo i absurdalnie, jak można mieć skilla w CS 2D, ale jednak problemem tej gierki w mojej ocenie jest jednak design mapek. Wiele z nich stara się przenieść kultowe mapy z Counter-Strike do wersji 2D, ale brak możliwości skakania lub przeskakiwania zdaje się tutaj powodować masę problemów. Przykład mapy The Aztec, gdzie mieliśmy kamienny i taki drewniany most. Tutaj niestety są to tylko elementy tła i mapka została zmieniona w prosty tunel, gdzie albo terroryści się przebiją gradem pocisków, albo nie. Mapki z ratowaniem zakładników też mają trochę problemów, bo zakładnicy niedokładnie synchronizują się odpowiednio z ruchem gracza, często wieszając się na skrzynkach. Jednak to są po prostu rzeczy, które nie niszczą jakoś bardzo mocno zamawy w tym tytule. I finalnie raczej krótko będzie o tej gierce, krótki materiał. Jak mówiłem na początku, Free to Play z początku. Musiałem nauczyć się ponownie skrótów, kiedy ja wybierałem jeszcze broń w strefie zakupu. Kolesie z Teamu już wlatywali bić się obą Chociaż, czy gra po wejściu na Steamie utrzyma wokół siebie tyle graczy? By po roku na przykład była dalej grywalna, a szczerze mówiąc nie wiem, bo mnie ten tytuł maksymalnie wciągnąłby na jeden dzień. Tak czy siak, delikatnie śmieszknąłem i wciągnąłem się na dobre parę godzin, jednego dnia, bawiąc się naprawdę całkiem nieźle. Przyłączę się do ocen pozytywnych na Steamie, zostawię od siebie minimalną zieleń na miniaturce, taką mini mini fakt. Jest to mała gierka, darmowa i zabawa przez parę godzin. Może być tutaj śmieszkowa, ale jakoś potencjału skillowego w tej grze za bardzo nie czuję, nawet jak na 2D. A bardziej mam wrażenie, że ta produkcja lepiej nadaje się do rozpierduchy czyli po prostu w serweru, gdzie są 32 graczy, wszyscy rzucają smoki, flasze, granaty i pozostaje mała grupka, która na sam koniec się skillowo i faktycznie już wtedy taktycznie yy, napierdziela. Jeżeli sami graliście, możecie zawsze dać znać, co myślicie o tej gierce w komentarzach. Na koniec materiału, pozostawiam scenkę końcową z dwoma innymi filmami z kanału po prawej stronie, gdzie u góry jest najnowszy jaki aktualnie jest wrzucony na kanał, a pod nim inny sugerowany przez szpiegowskie mechanizmy Google. Po lewej stronie opcja pozostawienia subskrypcji tego kanału, gdzie pojawiają się właśnie takie nieoczywiste i nietopywe gierki jak ta, które można znaleźć nie tylko na Steamie. Tyle.